Cześć, witajcie na szybko po pierwszych dwóch odcinkach serialu American Gods, czyli jednego z najbardziej chyba wyczekiwanych seriali tego roku. Nie nagraliśmy żadnej recenzji pierwszego odcinka, nie nagraliśmy również na szybko recenzji, nie nagraliśmy, no bo to by było totalnie bez sensu. Nie ma sensu recenzować mniej niż czterech odcinków, trzech, czterech, bo dużo się jeszcze może zmienić, szczególnie przy takiej produkcji jak ta. Wiecie, pamiętacie Case Preachera? Bo ja bardzo dobrze pamiętam. Na początku... Było naprawdę spoko, a potem zaczęła się równia pochyła. Więc, próbując uniknąć takiej wpadki, nie zrobiliśmy żadnej recenzji, ale nie będziemy czekać, przecież, cztery tygodnie, żeby obejrzeć te cztery odcinki i wreszcie coś powiedzieć na temat tego serialu. Robimy w związku z tym na szybko, po dwóch odcinkach. I pamiętajcie, tyczy się to wszystko, co powiem, tylko i wyłącznie tych dwóch odcinków. To jest bardzo ważne i uwaga, mogą być spoilery. Postaram się nie spoilerować jakoś totalnie, no ale nie da się omówić ich kompletnie pomijając kwestie fabularne. To, że robimy to na szybko wynika również z faktu, że coraz więcej osób pisze pozytywnie i mówi pozytywnie na temat tego serialu. No i ja też mam potrzebę, żeby się wypowiedzieć na ten temat i to jest chyba najlepsze miejsce. Bardzo bałam się premiery American Gods. Totalnie się bałam. Z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nie mieliśmy w ogóle dostępu do odcinków przedpremierowych. A to zazwyczaj nie wróży zbyt dobrze. No albo jest taki hype jak w przypadku Twin Peaks i chodzi o to, żeby do końca utrzymać serial w tajemnicy. Po drugie, chodziło mi też o osobę Briana Fullera, czyli jednego z, ze współtwórców American Gods, czyli kolesia, który stoi między innymi za Hannibalem, czyli serialem, który powiedzmy sobie szczerze nie dowiózł. Był bardzo specyficzny, po pierwsze był totalnie przegięty wizualnie, był taką perełką, takim, takim pojazdem totalnym, jeśli chodzi o efekty, o slow motion. W ogóle Brian Fuller jest fetyszystą gore, ale takiego gore, który jest takiego gotyckiego stylu, który jest z jednej strony wysmakowana, z drugiej strony obrzydliwy i wszystko się odbywa w zwolnionym tempie. W tak zwolnionym tempie, że na przykład filiżanka spada przez 15 minut. Styl wizualny Briana Fullera można albo uwielbiać, albo się go nienawidzi. Ja jestem raczej w tej drugiej grupie, to znaczy doceniam te walory estetyczne, natomiast kompletnie w Halibalu nie byłam w stanie znaleźć treści. Tam był przerost formy nad treścią, szczególnie w ostatnim, trzecim sezonie, tak mega po bandzie. Fuller jest bardzo przywrotnym twórcą, dlatego że z jednej strony uwielbia bebechy, uwielbia krew, uwielbia gore, a z drugiej strony pokazuje nam to w taki sposób, że kompletnie nie wiemy czy się brzydzić, czy się zachwycać. No to on pokazywał jedzenie, które było sporządzane z ludzi w taki sposób, że nie jedna osoba była po prostu głodna jak na to patrzyła. Niestety w przypadku Fullera bardzo trudno jest przewidzieć w którą stronę pójdzie ta jego makabryczna, przedziwna wyobraźnia, czy pójdzie właśnie w stronę przegięcia, czy jednak nie. No, poza tym wiecie American Gods jest również adaptacją. To jest adaptacja powieści Nila Gaimana, zresztą kultowej, absolutnie świetnej, nagradzanej co też wiąże się już z oczekiwaniami jakie fani Gaimana mieli wobec serialu, ale to jest też analogiczne do adaptacji Hannibala, no bo przecież tam też była książka, była powieść Czerwony Smok którą niestety Fuller adaptował do granic możliwości, do granic użygu. Przepraszam, że to mówię, ale tak było. Po prostu z jednej powieści zrobił trzy sezony i tego się bałam w kontekście amerykańskich bogów. Na szczęście w przypadku American Gods nie jest tak jak w przypadku Hannibala, to znaczy Fuller nie działa sam. Ma powiedzmy sobie, no partnera, ja, ja się trochę śmieję, że to przyzwoitka, scenarzystę komiksowego Michaela Greena, który czuwa nad tym, żeby ten serial się trzymał kupy, żeby miał jakąś fabułę, żeby tam była jakaś treść. No i yy, Neil Gaiman, który jest zaangażowany od początku w ten projekt. I w tym akurat wypadku to, że jest producentem wykonawczym, nie jest tylko funkcją prestiżową, ale również um, po prostu angażuje się w tą produkcję i bardzo czuwa nad tym, żeby nikt, delikatnie mówiąc, nie spieprzył jego jednej z najwybitniejszych powieści. American Gods jako powieść jest strasznie Plastyczną opowieścią o świecie ludzi i świecie bogów, o bogach starych i bogach nowych, którzy są ze sobą w konflikcie. Jest to książka, która wydaje się być z jednej strony właśnie w bardzo plastyczny sposób napisana, taka, że jak się ją czyta, to rzeczywiście ma się przed oczami te różne nieprawdopodobne obrazy, a z drugiej strony jest cholernie trudna do sfilmowania, do adaptacji takiej, wiecie, audiowizualnej. Natomiast Natomiast tak jak sobie czytałam tą książkę po raz kolejny, ostatnio, żeby ją sobie przypomnieć, to przyszło mi do głowy, że zatrudnienie Briana Fullera nie jest złym pomysłem, ponieważ Fuller właśnie, on lubi takie wysmakowane, wręcz artystowskie, wręcz takie jak zamknięte obrazy, które się poruszają delikatnie sceny. I Wiele jest takich momentów w książce, które idealnie nadają się do tego, żeby Fuller tam podziałał. Z tego, co widziałam z tych pierwszych dwóch odcinków, wynika, że Fuller rzeczywiście podziałał. Jego styl jest bardzo łatwy do rozpoznania i jest rzeczywiście tam bardzo widoczny, wyraźny, wyrazisty. I to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jak się ogląda American Gods. Pierwszy odcinek jest nieco inny od drugiego, chociaż te różnice nie są aż takie duże. Największa różnica jest w wierności adaptacji. Pierwszy odcinek trzyma się naprawdę bardzo blisko oryginału książkowego i to jest mega props, jeśli o mnie chodzi. Jeśli chodzi o widzów, którzy niekoniecznie czytali książkę, okazuje się, że to nie jest przeszkoda, bo, wiecie, to też mogłaby być na przykład wada tego serialu, że jest kompletnie hermetyczny. Ja się bardzo też bałam tego, że on będzie hermetyczny, czyli niestrawny dla ludzi, którzy wchodzą w świat Gaimana kompletnie z ulicy. Tymczasem miałam okazję spytać kilka osób, które nie znają kompletnie książek Gaimana, co sądzą na temat American Gods i, włączając to zresztą Janusza, który nie przepada za fantastyką, e, powiedziały mi, że jest naprawdę spoko, że jest intrygująco, że jest ciekawie, że ta cała historia jest chora z jednej strony, ale z drugiej strony wciąga, jest fascynująca. No, zaczynamy bardzo ostro, jest sporo brutalności, jest krew, jest gor, e, ale Jakoś mnie to nie rusza. Mam takie dziwne wrażenie, że ten serial, przez to, że jest właśnie tak, a nie inaczej kręcony, nie epatuje tak strasznie tym, co pokazuje, a pokazuje naprawdę sporo, włączając w to męskie członki w stanie wzwodu, co jest w ogóle jakimś tabu totalnym. A tutaj, proszę, w drugim odcinku mieliśmy aż dwa, więc American Gods jedzie po bandzie pod tym względem naprawdę mocno. Jak już mówiłam, jeśli chodzi o wierność adaptacji, to pierwszy odcinek idzie naprawdę bardzo wiernie z książką. Może nie chronologicznie, bo tam się pojawiają pewne wymieszane sceny. Pod koniec dopiero zaczynają się jakieś dodatkowe rzeczy, których w książce raczej nie było, ale jednak wejście w ten serial jest trochę tak, jak przeczytanie pierwszego rozdziału książki. Drugi odcinek jest już trochę inny i trochę traci tempo. Moim zdaniem one w ogóle całkiem nie Źle sobie radzą, jeśli chodzi o dynamikę. Bałam się tego, no bo wiecie, bałam się tego case'u, tej spadającej filiżanki, że tam po prostu w pewnym momencie totalnie zaśniemy. Ale jakoś nie zasnęłam, chociaż w drugim odcinku jest trochę więcej dłużzyzn, pojawiają się też na przykład sceny, których. Nie ma w książce, które są może nie tyle filerami, ile ze względów dramatycznych się tam po prostu przydają. Na przykład scena, kiedy cień sprząta w swoim dawnym mieszkaniu. Ja sobie nie przypominam tej sceny z książki, ona się pojawia w serialu. Pojawiają się też. Rozbudowane postaci, do tego zaraz przejdziemy ogólnie, do obsady i do bohaterów, więc no cóż, no nie możemy liczyć na to, że będziemy mieli adaptację książki jeden do jednego, bo to jest niemożliwe, po prostu nierealistyczne i ze względów czysto dramatycznych kompletnie niepotrzebne. Ale póki co jest naprawdę wiernie i póki co jest naprawdę ciekawie. Nie wyobrażałam sobie, jak można ten Gaimanowski świat przenieść tak wiernie do serialu. A proszę, bardzo pozytywnie się rozczarowałam. Jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o ludzi, którzy znają książkę, czytali ją. Nie mam wrażenia, przynajmniej ja, bardzo jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie, więc piszcie w komentarzach. Ja na przykład nie mam wrażenia, że. To, że znam fabułę, jakoś mi strasznie przeszkadza w serialu. Mam wręcz wrażenie, że chcę w to wejść, chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, jak ktoś inny wyobraził sobie to, co ja niedawno przeczytałam. Podobnie mam zresztą z bohaterami, jak ich widzę, to trochę mam takie wrażenie, że poznaję starych znajomych i widzę ich po latach i mogę zobaczyć, co się przez ten czas u nich wydarzyło. Więc, mam taki emocjonalny związek z tym serialem, co mi się rzadko zdarza w przypadku adaptacji. Jeżeli chodzi o obsadę w tym serialu, to jest to absolutne mistrzostwo świata, i sądzę, że to się akurat do końca sezonu nie zmieni. Tak, jak tempo może siąść, tak, jak wiele rzeczy się może jeszcze schrzanić, to obsada raczej nie. Ian McShane w roli Wednesday'a to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Nie wiem, jak oni to zrobili. Co prawda, Ian McShane wygląda zupełnie inaczej niż opisany w książce, bo w książce jest, zdaje się rudy, a tutaj ma ciemne włosy, właściwie takie szpakowate, ale to nic nie zmienia, to w ogóle nie przeszkadza. Ten facet się urodził do tej roli. I wygląda naprawdę dobrze w tym znoszonym płaszczu od berbery i z tym szklanym okiem. To jest właśnie Wednesday, na którego czekaliśmy. Słyszałam bardzo różne opinie na temat cienia. Mnie na przykład osobiście kompletnie nie przeszkadza. Richard Wittu to jest brytyjski model, który wcale nie ma oszałamiającego dorobku aktorskiego, ale moim zdaniem do tej roli naprawdę pasuje. Okej, okay, może gada trochę więcej niż jego książkowy pierwowzór, ale naprawdę, moim zdaniem. Jest super, poza tym dobrze wygląda, a poza tym z Wednesdayem wyglądają ciekawe. Taka egzotyczna para jest jeden taki duży, drugi jest taki mały. W tych dwóch pierwszych odcinkach widzieliśmy również już na tym etapie hmm, Lokiego, Anansiego, Media, y, Czernoboga, a także Zorie, przynajmniej na razie dwie i Wszyscy są świetnie obsadzeni, widać już, że na przykład media została rozpisana, w tej roli zresztą widzimy Gillian Anderson. Ta rola w książce jest dużo bardziej marginalna, ona tam występuje, jest, ale w serialu na pewno odegra dużo ważniejszą rolę. Po pierwsze ze względu na samą aktorkę, a po drugie ze względu na to, że już po prostu widać jak jest fabuła konstruowana troszkę pod nią. Mnie dodatkowo jeszcze zachwyciła Zoria gra grana przez Cloris Leachman, no i oczywiście Czernobog we własnej osobie, czyli Peter Stromare. Ale na przykład Anansi też jest niczego sobie i ogólnie obsada bardzo, bardzo na tak. Plusem jest dla mnie również tempo tego serialu. To, że tu się naprawdę coś dzieje, że to nie jest rozwleczone, że nikt nie próbuje z tego robić, nie wiem, dramatu albo thrillera psychologicznego, że to się nie dzieje tylko w głowie głównego bohatera, bo w jednych serialach to super wychodzi, a w niektórych jednak nie. W przypadku American Gods to dzianie się jest kluczowe. Tu się rzeczywiście akcja musi toczyć, musi się posuwać do przodu. Wiecie, są na przykład cliffhanger'y. Jeżeli znacie książkę, no to wiecie pewnie jak one się rozwiążą. Na przykład ten pod koniec drugiego odcinka. Ale to absolutnie nie przeszkadza w niczym. Ja nadal jestem przyklejona do ekranu i nadal chcę oglądać jak to się wszystko będzie rozwiązywać. Jak przedstawią kolejnych bogów Poza tym, kurczę, no ten serial jest naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o obrazek. No, on wizualnie jest, to jest takie przegięcie, bo to jest takie balansowanie na granicy kiczu wizualnego i arcydzieła. Póki co jesteśmy po tej jasnej stronie mocy. Mam nadzieję, że nikt nie przegnie w żadną stronę. Wizualnie jest super, muzycznie jest super, zresztą sama książka Gaimana już sama w sobie ma swoją ścieżkę dźwiękową, bo tam są. Różne kawałki, które pojawiają się w, na przestrzeni rozwoju fabuły. Więc Póki co nie mogę się przyczepić praktycznie do niczego w tym serialu. On mi się naprawdę podoba, zaskakuje mnie z odcinka na odcinek. No, póki co na razie dwa razy mnie zdążył zaskoczyć. Zobaczymy, co będzie później. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do American Gods, że jeszcze będziemy mieli okazję pogadać na temat tego serialu. Piszcie mi, co o nim sądzicie. Piszcie mi, jakie macie wrażenia po pilocie, jakie ma macie wrażenia po. Drugim odcinku. Fajne jest też to, że możemy ten serial jednak oglądać w Polsce. Tym, którzy nie wiedzą, mówię, że on jest na Amazonie, jest dostępny na Amazonie, zawsze w poniedziałki. Więc piszcie, dzielcie się swoimi przemyśleniami. Ja jestem na tak ale jestem bardzo ostrożna jeśli chodzi o wybieganie w przyszłość no bo mówię no ja Fullerowi do końca nie wierzę wydaje mi się że jest dobrze czytałam przed premierą różne opinie na temat tego serialu no bo niektórzy widzieli na przykład pierwszy odcinek był chyba na Comic Conie pokazywany więc niektórzy widzieli ten pierwszy odcinek i na przykład zawyrokowali że jest za bardzo hermetycznie no moim zdaniem w ogóle nie jest hermetycznie moim zdaniem jest właśnie tak jak powinno się robić adaptację, że dla każdego jest coś innego dobrego, dla fanów książki jest wierna adaptacja, a dla mm, ludzi, którzy książki nie znają, jest bardzo intrygująca, świetnie opowiedziana i bardzo dobrze zilustrowana, dziwaczna opowieść. Tyle od nas na temat tych dwóch pierwszych odcinków amerykańskich bogów. Jak mówię, to nie jest recenzja całego sezonu, to jest tylko na szybko po pierwszych dwóch odcinkach. Mam nadzieję, że wrócimy do Was. Po całym sezonie i będziemy sobie mogli się pozachwycać, jak było fantastycznie. Naprawdę mam nadzieję, naprawdę liczę, że tego nie schrzanią. Ehm, piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie na temat tego serialu. Wiem, że już o to prosiłam, ale powtarzam: piszcie. Bardzo jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia, jakie macie wrażenia e, po tym serialu i czy zamierzacie go oglądać dalej. No a poza tym to wiecie, no lajkujcie nas, subujcie nasz kanał, wpadajcie na facea, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na naszą grupę Ogarniamy seriale, tam też się dużo dzieje, a przynajmniej próbujemy, żeby się działo. Um, możecie też zostać naszymi patronami na Patronajcie i dzięki!